Witam was, moi kochani, ponownie na naszym kanale. Moi drodzy, dzisiaj chcę wam zrobić niespodziankę, czyli fajny przepis na śniadanie, kiedy zwali wam się cała rodzina i rano trzeba ich nakarmić wszystkich i szybko to zrobić. Ale najpierw posłuchajmy, co ma do powiedzenia asystentka nasza. Serdecznie zapraszam do subskrypcji i pozostawieniu dzwoneczka na tym kanale, by pozostać na dłużej z tą super pozytywnie zwariowaną rodziną. Dokładnie tak, jak ona mówi. Posłuchajcie. Potrzebujemy 15 jajek, ser z tarty, masło w kostce, pieprz, sól i blaszkę. I teraz, kochani, trzeba wbić delikatnie 15 jajek do tej miski. Delikatnie, żeby żółteczka nie pękały. Także jak będę miała kraksę, to mi wybaczycie, tak? Czyli jednym słowem, nie pękaj. Nie pękaj. O, gdzieś strzeliło jajko, ale nie chcę mu tutaj. O. O, proszę bardzo. Ja powbijam te 15 jajeczek i wtedy się spotkamy ponownie, dobrze? Kochani, nasze jajeczka mam je rozbite i teraz bardzo delikatnie znowu dosłownie przelewamy, jak chirurg. Przelewamy je do tej blaszki, do tego pojemnika. No, wcale nie było tak delikatnie, ale poszło. Teraz sobie ułożymy w miarę tak, żeby one równo leżały. Jak w wojsku, to jedno nam tutaj troszeczkę pękło, ale niech siedzi. Jak mu dobrze, nie siedzi. Dobra, może tak być. I teraz, kochani, przecinamy masło w takie grubsze plastry. O, tak. Dobra, takie połóweczki mogą być. Chodzi o to, żeby było masło. Pomiędzy jajeczkami. Pomiędzy jajkami, tak. Jeszcze cieńsze daje i wtedy, o, coś takiego. Takie paseczki mogą, jeżeli wam wyjdzie, bo mi nie wychodzi, całe takie kwadraty między jajka, tak? O, tak. To może widzimy się, jak to zrobimy, co? Dokładnie. Pamiętajcie, że po prostu musi tu być między jajeczkami. Teraz przyprawimy sobie te jajeczka solą. Ta moja solniczka pomału trochę soli, ale damy radę. Pomalutku, pomalutku. O. I wtedy damy jeszcze troszkę pieprzu. Pieprz troszeczkę szybciej leci, dlatego trzeba wtedy uważać. I na wierzch układamy sobie nasz starty ser albo sobie ścieramy, jak mamy w całości. Tak. Możemy dać dużo, możemy dać mało, ile kto chce, ponieważ moja rodzinka lubi dużo sera, więc ja dam nawet ten wszystek ser. Czym więcej, tym bardziej nasze dzieło będzie się trzymało kupy jakby, tak? Bo ten serek będzie go utrzymywał, ten nasz, no ja nie wiem, jak to nazwać, placek? Jak placek? Śniadanie dla rodziny. Ale placek jajeczny czy co? No ale dobra. A, wracz. No i cóż, wkładamy to do piekarnika. I też musimy uważać, żeby to delikatnie, tak, żeby się nam nie rozlazło. Delikatnie wstawić. Także myślę, że spotkamy się, jak już będę wyciągała to z piekarnika. No cóż, nasze ekspresowe śniadanie mamy już chyba gotowe. Zaraz zobaczymy, co nam tu wyszło. Proszę bardzo. Zobaczcie. Ach, pięknie. Proszę. Za długo nie utrzymam, bo jest gorące. Wiecie, jak tu jest, nie? I teraz, zaraz tylko zamknę piekarnik. I teraz, kochani moi, sztuka największa. Wyciągnąć taką porcyjkę, na przykład dla jednej osoby na talerzyk. Przypuśćmy, że tych osób mamy 7-8, więc po to dwie takie porcyjki, czyli po dwa jajeczka. Muszę to porządnie rozciąć. O, proszę. To możemy sobie polać nawet keczupem po wierzchu. Do tego chlebek z masełkiem i smacznego, moi drodzy.
I goście na jedzeni. I goście na jedzeni za jednym zamachem, bo z jajecznicą się bawić to za długo. Pa, pa.